Oglądacie program Na tapecie. Klaudia Wiśniowska, witam ponownie, a w naszym studiu nadal Michał Szpak. Witaj ponownie. Dzień również. Dobry. Michał, przed chwilą porozmawialiśmy o Eurowizji, a teraz bym chciała porozmawiać o tobie. Jak wygląda taki typowy dzień Michała Szpaka? Czy podjeżdża po ciebie kierowca w limuzynie i rozbijają czerwony dywan? Bez czerwonego dywanu. Nie, generalnie jeśli chodzi o mój czas, w sensie normalny dzień, to już nie ma takiego momentu, że mam normalne dni, dlatego że większość czasu spędzam na tym, że wyjeżdżam na koncerty i nie ma mnie praktycznie przez większość tygodnia w domu. A jeśli już jestem w domu, to też skupiam się na pracy. Muszę załatwić kilka swoich spraw, muszę przede wszystkim też zadbać o siebie, więc chodzę na siłownię, trenuję bardzo dużo. A widać, sylwetkę masz nienaganną. Dziękuję bardzo. Ale to jest chyba mój taki dzień, czyli zaczynam go od śniadania, a kończę go tak naprawdę od robienia sobie po prostu wartości na drugi dzień. Okej, okay. A to bardzo fajna zasada. Chyba każdy powinien tak robić codziennie. Ale tak sobie myślę, że nawet nie masz chyba odpoczynku, jak wychodzisz do sklepu, bo w twoim przypadku nie ma możliwości. Ja mam wspaniałe panie. Masz wspaniałe? Na dole, które... Okej, okay. Ale wiesz, ludzie jak się widzą, to nie ma opcji, żebyś był anonimowy. Naprawdę, jesteś tak rozpoznawalny i zastanawiam się, czy nie masz tego czasami tak dosyć, nie chciałbyś uciec, bo nawet jak ci ukradli rower, Michał, to o tym rowerze cała Polska mówiła i pisała. No jest mi smutno i złodzieju, oddaj mi rower po prostu. Ale wiesz, o co mi chodzi, nie masz czasami tak, że kurczę, chciałbym, wiesz, żeby co? Się nie wtrącali w moje życie prywatne, a skupili się na tym, co robię zawodowo? Artysta wskazuje siebie w jakiś sposób na takie życie i musi mieć świadomość tego, że nigdy nie będzie anonimowy już. Ja zrobiłem to z pełną świadomością i nie może mi to przeszkadzać. Byłoby to po prostu czymś złym, jeśli teraz bym powiedział, że tak, już mi przeszkadzają ludzie, w ogóle nie chcę sobie robić z nimi zdjęć, nie chcę z nimi rozmawiać, nie mogę tak powiedzieć i nie mogę tak robić, dlatego że to jest część mojego zawodu. Ja muszę im poświęcać czas, ja chcę im poświęcać czas, dlatego że to dzięki nim tak naprawdę mam to, co mam. Ale powiem, że to bardzo fajne, co mówisz, bo rozmawiałam tutaj z wieloma artystami, niektórzy są bardziej doświadczeni i są starsi, a mówią właśnie, że tak, że chcieliby się schować, że chcieliby uciec, no, że chcieliby to być albo jest nieanonimowi. Się na tapecie, albo się nie jest na tapecie. Ty jesteś na tapecie wszystkich Polaków, a czy marzysz, by być na tapecie wszędzie za granicą? Ja myślę, że marzę o tym, tak, i robię wszystko, żeby spełnić swoje marzenia, żeby dojść do takiego momentu, kiedy będę mógł powiedzieć, tak, udało się spełnić to, co sobie zaplanowałem. Czyli to jeszcze nie jest ten moment, nie jesteś spełnionym artystą w 100%, jestem tak? spełnionym artystą, bo jestem spełnionym artystą, ale chcę więcej i więcej i więcej. Po prostu ambitny. Jestem żądny po prostu sukcesu. Ale wszystko oczywiście nie po trupach, a ciężką pracą. A zresztą mam nadzieję, że tak jest, że ciężko pracuję i każdy to widzi. A widzimy szczególnie też, że często jakby jesteś wystawiany na krytykę, ale mi się wydaje, że tej krytyki się nie boisz, tylko właśnie robisz swoje. Nie, no muszę robić swoje, a tutaj korzystając z okazji chciałbym też serdecznie zaprosić wszystkich na warszawski Torwar. Już w niedzielę mój koncert. No, przybądźcie po prostu tłumnie, będzie naprawdę wspaniale. Szykuję kilka niespodzianek, więc serdecznie zapraszam. A jakie to będą niespodzianki? Koncert. A nie zdradzisz, tak, bo by nie były niespodziankami. Czy ty szykujesz nową płytę? Tak, nowa płyta jest w planach na przyszłą jesień, czyli nie ta. Nie ta, ta będzie jeszcze smutna, następna już będzie radosna. A zobaczymy cię w jakiejś innej odsłonie? Myślę, że to będzie kolejne wcielenie Michała Szpaka. Bo jesteśmy głodni kolejnych twoich. Ja generalnie lubię to, że moja natura kocha być plastyczna i nie boi się wyzwań. Dzięki temu nie dasz się zaszufladkować. Nie lubię szuflad. Nie lubisz. Chciałabym powrócić na chwilę do X-Faktora, bo tak naprawdę szerszej publiczności pokazałeś się wtedy, wszyscy cię poznaliśmy, stałeś się już popularny, no i potem była chwila przerwy. Co robiłeś w tym czasie? W tym czasie rozpocząłem studia, studiowałem psychologię. Niestety po
półtora roku musiałem te studia zakończyć z racji tego, że już nie miałem czasu na to, żeby je kontynuować. Bardzo żałuję. Wiem, że wrócę na studia, bo bardzo tego chcę. Rozwijałem siebie, swoją osobowość, doświadczałem nowych rzeczy, zbierałem inspiracje. To był czas absolutnie postawiony na rozwój osobisty, poznawanie przyjaciół, którzy mieli na mnie też wpływ, na moje zmiany. I to był czas różnych emocji, i tych dobrych, i tych złych. Jeśli jesteśmy przy emocjach, to czytałam wywiady z tobą, w których mówiłeś, że jesteś bardzo nieśmiałą osobą. Czy ta psychologia albo Eurowizja pomogły ci w tym, że już nie jesteś nieśmiały? Ja jestem nieśmiałą osobą w życiu prywatnym. Nie mogę być nieśmiały na scenie i nigdy tego nie robiłam, nie byłem nieśmiały na scenie. Ale kiedy na przykład musiałem iść po kredę do drugiej klasy, bo skończyła się w mojej, to wolałem jednak, aby nauczycielka wybrała kogoś innego niż mnie. Okej, a teraz dalej w takich codziennych, życiowych sprawach? Myślę, że tak. Myślę, że wtedy, kiedy mogę sobie pozwolić na to, żeby być skromny i albo po prostu być nieśmiały, to jestem. A wtedy, kiedy muszę postawić na swoim, to stawiam na swoim. O, no i chyba za to cię właśnie wszyscy najbardziej cenią. Michał, też zawsze wszyscy podziwiają twoją garderobę, twoje stylizacje. Ja bym chciała poznać jej tajniki, mianowicie jak długo zajmuje przygotowanie stroju na występ, na scenę? No myślę, że razem z moją stylistką Justynką spędzamy bardzo dużo czasu nad tym, żeby dobrać odpowiednią garderobę. Zresztą jestem taką osobą, że nawet jeśli idę do jakiegoś programu śniadaniowego albo do jakiegokolwiek innego programu, to zawsze mam stylówkę na kanapę i na występ. Okej, czyli lubisz bawić się modą? Przede wszystkim lubię się bawić modą, lubię eksperymentować i lubię nosić ubrania po prostu. To sprawia mi przyjemność. Uważam, że scena... Na scenie wszystkie chwyty dozwolone zresztą, prawda? Możesz sobie pozwolić na wszystko. A gdzie widzisz się za 20 lat? Też na scenie? Czy... No absolutnie. Tak? No absolutnie. Nie masz planu B? Nie chcę mieć planu B. Nie chcę mieć planu B, bo ten plan B jest mi niepotrzebny. Będę dalej kontynuował swoją ścieżkę muzyczną, będę dalej siebie rozwijał, będę pokazywał kolejne wcielenie Michała Szpaka i za 20 lat będzie 25-lecie moje muzyczne. No i mam nadzieję, że będziemy w takim składzie również celebrować. Michał, wiesz co, ja rozmawiałam z tobą przed wejściem na antenę, bo też nie znaliśmy się wcześniej, więc nie wiedziałam, jaką będziesz osobą. To był wielki znak zapytania i powitał mnie bardzo miły, sympatyczny, skromny, fajny chłopak, absolutnie nie żadna gwiazda ani osoba, która gwiazdoszy, a ja spotkałam się z komentarzami, że ludzie mówią, że odbiła ci woda sodowa do głowy. Dlaczego tak jest? Może przez to, że właśnie pij. Ale ty nie czujesz tego tak na poważnie? Nie miałeś takiego momentu? Są to... sądzę, że to są zdecydowanie wyimaginowane obrazy ludzi, których na przykład zżera zazdrość albo a w naszym mają społeczeństwie jakiś, to jest albo to mają częste. Jakiś problem. I równie dobrze ja mogę wymyślić o nich opinię, że są po prostu... Nie będę. Że nie mają swojego życia, może tak dyplomatycznie, co, ale tym się nie przejmujesz, to jest najważniejsze. Powiedz mi, jaki był najtrudniejszy moment w twojej karierze? Najtrudniejszy moment w mojej karierze. Myślę, że nie chciałbym tego poruszać, bo był on dla mnie dość przykry. W związku z tym nie będę chciał o tym opowiadać, bo jest to dla mnie zbyt trudne. To w takim razie z czego jesteś najbardziej dumny? Żeby z czego jestem dumny? Jestem dumny z tego, że mam wspaniałą rodzinę i że udało mi się stworzyć naprawdę niezwykły team ludzi, którzy ze mną współpracują i tworzą ze mną ten świat, w którym się otaczam, że mam wspaniałych przyjaciół i że mam dla kogo tworzyć i dziękuję wam bardzo, że jesteście ze mną. A w takim razie zapytam, jak spędzasz czas z przyjaciółmi w wolnych chwilach? Jest ostro. Jest ostro, czyli zabawa. Masz czas na zabawę i siłę jeszcze? Jeśli kiedyś, jeśli mam na to czas, to absolutnie wykorzystuję to, ten czas na to, żeby poświęcić go przyjaciołom i spędzić z nimi normalny, prawdziwy
imprezowy time. Okej, w takim razie trzymam kciuki, żeby tego czasu było jak najwięcej. Nie, żeby było jak najmniej. Jak najmniej, no jak dobra. Najmniej. Niech będzie jak najwięcej czasu na pracę. To niech będzie po twojemu, na pracę. Ale wiesz, nie można też dać się zwariować, prawda, Michał. Słuchaj, prawda. Jesteś młody i wiesz, no kiedy jak nie teraz, tak? A powiedz mi, czego mogę ci życzyć na koniec rozmowy? Czego możesz mi życzyć? Bo wydaje mi się, że masz praktycznie wszystko. Pożyczmy sobie po prostu szczęścia na przyszłość. I zdrowia, bo to też się przyda. No, zdrowie zawsze. No i ja od siebie dorzucę podbicia zagranicznych rynków muzycznych, żebyś promował nasz kraj. Z tego co pamiętam, doszły mnie słuchy chyba w czerwcu albo w lipcu, a mój kawałek Color of Your Life był w top 50 najczęściej słuchanych utworów w Stanach Zjednoczonych. I to jest powód do dumy. Zresztą to jest powód do dumy. Przez całą naszą rozmowę mogliśmy go słuchać w tle, także nas też uskrzydlał. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki i czekamy na twoją kolejną płytę i na twoje kolejne Pozdrawiam sukcesy. Was serdecznie. Michał Szpak był razem z nami, a co nowego u celebrytów za granicą? Sprawdźmy. Za pomoc w wykonaniu makijażu dziękujemy marce Inglot.